Wątki poboczne w returningu zbyt często sprawiają problemy. Postanowiłem rozwinąć je tak, by przedstawić wam wszystkie zadania znajdujące się w nowych lokacjach, a także przedmioty, które możemy tam zdobyć. Śnieżna Dolina Orków to dość ważna część Górniczej Doliny, która ostatnimi czasami dostała sporo zmian. Pragnę też przypomnieć, że film będzie się zgadzał pod warunkiem posiadania najnowszej aktualizacji gry. Wszystkie linki do jej instalacji oraz informacje znajdziecie w opisie. Zaczynając od początku, warto powiedzieć, w którym dokładnie miejscu znajduje się owa kraina i jak się oczywiście do niej dostać. Aby dostać się do celu, musimy rzecz jasna być w Górniczej Dolinie i kierujemy się w stronę Lodowego Smoka. Będąc już przed leżem, idziemy w stronę kopalni, nowej kopalni, dobrze nam znanej z Gothica 1. Aby wszystko jeszcze łatwiej zrobić, musimy posiadać Ulumulu, gdyż w owej części mapy napotkamy sporo orków. Resztę już sami zobaczycie na filmie. Docierając do wrót kopalni, nasuwa się pytanie, jak dostać się do środka. Istnieje tylko jedno przejście, lecz wraz z naszą wiedzą jest możliwość wejścia tam na kilka sposobów. Możemy zabić orków, zdobywając klucz. Nie ma to żadnej konsekwencji, pod warunkiem, jeżeli nie mamy ubranego Ulumulu. Oraz przejście przemianą, podlocując blisko do krat, odmieniamy się. Zresztą zobaczcie to, jak robię to na filmie. Będąc już w środku, idziemy cały czas prosto, możemy wybić orków lub założyć Ulumulu i przejść po prostu koło nich, nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli ich zabijemy, wykonamy zadanie dla kapitana Goronda, nawet jeżeli go nie posiadamy. Do opisu dołączę wam jeszcze mapę z najważniejszymi punktami owej lokalizacji, poza pokazówką na filmie. Pierwszym, a zarazem podstawowym krokiem będąc w Lodowej Krainie jest zdobycie teleportu. Znajduje się on na środku mapy, gdzie będziemy mieć dostęp praktycznie wszędzie. Drogę do niego przedstawiam na klipie. Ponadto po aktywacji kamienia dostajemy 4 miejsca do teleportacji. Będąc już na środku, pokażę wam kilka ważnych miejsc, a pierwszą rzeczą jest lokalizacja płytki aktywacyjnej. Lokalizacja Lodowego Młota, wystarczy zrobić jak na filmie i się wyteleportować, czasami mogą nas zauważyć. Tak prezentuje się młot. Lokalizacja bardzo silnego hełmu dla wojownika, a także trofeum plus 200 do zdrowia. Co do lokalizacji stałych roślin, myślę, że nie ma sensu ich pokazywać, gdyż oknik pokazuje dane miejsca. Jak działa oknik, możecie zobaczyć na moim poprzednim filmie, który znajdziecie w opisie. Z głównym wątkiem Wojny Klanów dostaniemy kilka zadań na dowód naszej lojalności. Nie będę wszystkiego opisywał, jak wykonać, pokażę wam parę miejsc, jak od czego zacząć, ale od początku musimy pamiętać, by wykonać wszystkie zadania, musimy posiadać pancerz najemnika orków, samo Ulumulu nie wystarczy. Aby rozpocząć główny wątek fabularny, należy udać się do obozu ludzi, tak jak na filmie. Zabierając mięso, pojawia się nowy NPC, który wyjaśnia nam, co się tutaj stało. Ja nie posiadam żadnej misji od Lee, więc moje dialogi kończą się na ostrzeżeniach od najemnika. Miejsce pobytu ślepego maga. Taka ciekawostka, za wykonanego questa od ślepego maga dostaniemy zwój zmniejszenia potwora, który możemy wykorzystać. Na przykład śnieżnego trolla.
miejsce przyjaznego obozu orków, wystarczy posiadać zbroję i oczywiście misje wedle rozwoju, będziemy mogli tam się dostać. Najlepiej, żebyście grali według solucji, żeby sobie tego po prostu nie zepsuć. I na koniec wrogi klan oraz świątynia z bezgranicznej potęgi, która się zazębia z poprzednimi zadaniami. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Lodową Krainę. Mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. Nie zapomnijcie o ocenie, która bardzo pomaga mi w promocji materiałów, a także motywuje do działania i tworzenia kolejnych filmów. Napiszcie jeszcze, który następny wątek chcielibyście zobaczyć jako pierwszy. Trzymajcie się i do zobaczenia.